Hej, siemaneczko ludziska, jak widzicie spadam tutaj z nieba. Ciekawe czy się czasem nie zabiję. A tymczasem witam was w kolejnym odcineczku. Tutaj jak widzicie nie Minecraft, lecz LEGO Worlds, gra na Steama, która wyszła niedawno. Ja ją właśnie kupiłem po to, aby wytestować, co tutaj na nas czeka. Ogólnie słyszałem, że ta oto gra ma być konkurencją Minecrafta, chociaż nie wiem, w to nie wątpię, bądź... I wątpię, o, to miałem powiedzieć, że w to wątpię, ponieważ w Minecrafta gra, powiedzmy, miliony osób, a w LEGO w sumie wiecie, LEGO też jest znane, chociaż ja wam powiem, że w dzieciństwie nigdy nie miałem klocków LEGO i raczej tego nie żałuję. Nie wiem dlaczego, ale... Nie wiem, chyba bym się nigdy nim nie bawił, no ale dobra, ale dla was specjalnie powiedzmy, że kupiłem tą oto grę, aby tutaj zobaczyć, co was oczekuje. Ja... Osobiście chyba nie będę tutaj grał, ponieważ samemu grać w kolejną grę klockowatą, gdzie tam trzeba wszystko budować, zdobywać, to mi się na pewno nie będzie chciało. A teraz tutaj chciałem przejść się po świecie, zobaczyć w ogóle jak ta mapka wygląda. Czekajcie, jeszcze najpierw muszę ogarnąć nieco, zobaczymy, tu mamy info. Kliknę na to, zobaczymy co tutaj jest. Dobra, poruszamy się WASD, albo klikamy przycisk myszy lewy, patrzcie, można się poruszać, tylko akurat ziomek nie idzie w tą stronę, ja chcę, żeby szedł w tamto. Dobra. Kamerę obracamy prawym przyciskiem myszy. Ktoś tam mi się drze. Ej, oni konia biją. Ale zabrzmiało, czekajcie, już ci pomagam, ziomek. Jakieś szkielety tutaj. No chodź, kurde. Oni wyglądają jak te ludki z Michelin, a nie szkielety. Dobra. Nie będziecie mi tutaj zabijać zwierząt, ej. Może jeszcze mi się przydadzą. Dobra, jak tutaj widzicie, mapka wygląda tak jak wygląda, nawet spoko. No, a co jeszcze miałem wam pokazać? Ja, jak wiecie, mam kompa, który nie jest zbyt super, dlatego też włączyłem ustawienie graficzne najniższe, a zapewniam was, bo widziałem już na najwyższych ustawieniach graficznych, ta gra wygląda zupełnie inaczej. Grafika jest... po prostu świetna tutaj, nie? A tutaj na tych niższych ustawieniach jest, powiedzmy, takie sobie. Powiedzmy, jak Minecraft bez shaderów, o. No chodź, ziomek. Woohoo! Hejo! Boxer! Lol. O, widzieliście? To był mój lag. Ale to jest normalka. Prawy sierpowy, lewy i masz wszystkie kości. Co my tutaj mamy? Co to jest? Kamień chyba. Wszędzie lecą jakiekolwiek monety. Nie wiem, do czego jeszcze one tutaj potrzebne. Dobra, może ja chwilę ustanę, bo... Czekajcie, albo i nie mogę. Zezowałem, pudło, dobra. Będę tutaj atakowany przez szkielety, jest noc. Nawet nie wiedziałem. O, kolejny idzie. Kurczę, jak banda jakaś... Patrz, jednego zaatakowałem, to wszyscy lecą teraz do mnie. A czekajcie, zobaczę coś, dam się uderzyć. Zobaczymy, czy stracę serce. Tak, stracę. Na 4 ciosy będę. A jak się teraz naładuję? Ktoś mnie goni jeszcze z tyłu, bo słyszę. Dwa. Dwóch mnie goniło. No ale dobra, ziomki. Starczy tego dobrego. Przestańcie mnie prześladować, bo ja chcę tutaj wszystkim pokazać co i jak. Dobra, ten szkielet mnie nie goni. Tutaj wyłączymy tą informację. Literką R jeszcze możemy... Lol, co on robi? Wyśrodkować kamerkę. Tak. Siema. Tak oto wygląda. Dobra, teraz może zobaczymy tutaj po lewej stronie u góry, co tutaj w ogóle mamy. To jakąś paletę barw. Co my tu mamy? Klocki. A wybiorę sobie żółty. Czekajcie, tylko kamera jest trochę lipna. Co on tu robi? Dobra, niech on tu ustanie, żeby to było... No stój, ziomek! Stój, 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 stój! Dobra, tu jest słoneczko, dobra. Idziemy jeszcze raz w te oto ustawienia. Nie, to były opcje, opcje w ogóle tej gry, jak tutaj widzicie. O, zobaczcie, mam tutaj... efekty wideo, to tak, o, mam wszystko.
Chociaż to jest wszystko w języku niemieckim. Nie wiem dlaczego. Ja mam Steam po polsku, ale mi tutaj wszystko się ustawiło po niemiecku. Nie wiem dlaczego. Tak samo jak efekty wizualne, tak? Czyli grafika. Zobaczcie, wszystko mam na wyłączone. Zobaczę, może teraz włączę. Wezmę wszystko na najwyższe. Zobaczycie teraz. Zobaczycie teraz różnicę tylko. Ostrzegam, będą lagi, dlatego też za chwilę będę musiał zrobić to z powrotem na dół, żebym mógł tutaj biegać, bo z tymi ustawieniami nie będę mógł chodzić. Zobaczcie różnicę teraz. Patrzcie, ile kolorów doszło. Zobaczcie, jak w ogóle te klocki wyglądają. Zobaczcie, tutaj macie animację jakby trawy. O. W sumie biegać jeszcze mogę, nie wiem. Wcześniej nie mogłem. Ale jak możecie zobaczyć, mam takie przycinki i na moim komputerze nie wygląda to zbyt świetnie, ale wygląda w każdym bądź razie już inaczej jak przed chwilą. Nie wiem, może zobaczycie różnicę, ja to widzę. Wygląda w sumie epicko. Dobra, ja to może przestawię z powrotem, bo nie chcę tutaj mieć żadnych lagów. Dobra, muszę chwilkę potrwa. No i patrzcie. O. Jest różnica, co nie? Dobra. Może teraz przejdziemy tutaj. Czekajcie, tutaj co to my tu mamy? Nie to. O, patrzcie. Co my tutaj mamy? Nowa pozycja. A, dobra, to tutaj spadamy po raz drugi. Poruszamy się. Będziemy w nowym miejscu. Wylądujemy gdzieś na łące. Elo. Co my tutaj mamy? Zapisać i opuścić grę. Tutaj możemy pauzę nacisnąć. Naciśniemy pauzę. Spoko. Nice. Tylko ja chcę tu się dostać, do tych opcji, ale jeszcze nie wiem jak. Tam jeszcze coś było przecież. A, jest! Co my tutaj mamy? A, tak to się rusza. Patrzcie, tutaj. Byliśmy tu wcześniej, nie? Tutaj mamy paletę barw. Patrzcie, co ma teraz w ręku. Lol. Biorę na przykład kolor żółty. I co, mogę malować tutaj bloki, czy jak? O, patrzcie! Ej, ja mogę kolorować sobie bloki. Lol. Tylko, jak widzicie, czekajcie, mogę myszką przybliżenie robić. Okej. Scrollem to robię oczywiście teraz. Oddalam się. Czekajcie, zobaczymy co tutaj będzie. Okej, mogę tutaj kolorować, czyli mogę sobie zrobić plażę, że tak powiem. A weźmiemy teraz ten oto dziwny kolor, takie cztery na raz jakieś. Cztery na raz. Co to jest? Jeszcze tego nie wiem. Dobra. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Coś tutaj malujemy. Zobaczymy tutaj. A, tutaj mamy... powiedzmy... przypadkowe kolory. To wszystko nam robi losowo. Losowe kolory. Możemy tutaj kolorowe. Tutaj mamy kolor. Okej. Okay, tutaj możemy... jaśniejsze kolory. Możemy sobie te klocki malować. Tutaj mamy przycisk Undo, czyli tam możemy cofnąć to, co zrobiliśmy. Dobra, możemy zobaczymy dalej, co my tutaj mamy. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Okej. Lol, jakby takie schody? Czy co to było? Klikniemy tutaj na kółko. Zaraz zobaczymy wszystko, jak to w grze wygląda. Ja na razie... Okej. Dobra, to znacie z World Edita, nie? Podobne te wszystkie rzeczy. Może nie widzę teraz siebie w kamerce. Dobra, robimy tutaj te kulki. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Boże, na pierwszy raz to jest strasznie, strasznie dziwnie.
Jeszcze dokładnie nie wiem, jak tutaj ogarniać to wszystko. Dobra, idziemy dalej. Najpierw chcę po prostu zobaczyć, jakie tutaj są opcje. Tutaj można uciąć teren. Tu można podnieść teren nawet, patrzcie. Takie buty, czekajcie. Nie wiem, czy mi to się uda. Góry można robić. Tylko nie wiem, czy ja to dobrze robię. Patrzcie. Jadę. Można robić góry, o. Patrzcie. No, wyżej, więcej. To nieźle. Można robić góry, jak tutaj widzicie. Czekajcie, zobaczymy, czy damy radę jakąś piramidkę zrobić. No, ziomek, rób tam piramidkę, czekajcie. Potem zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak tutaj widzicie, można robić takie oto formy, tutaj takie. Cofniemy, czekajcie, zobaczymy, co jeszcze jest dalej. Jop. Tutaj klocki. Tutaj można budować, tutaj można sobie budować. Tylko czekajcie, strasznie dziwna ta kamera. O. Dobra, tutaj kloceczkami, jak już widzicie, możecie sobie układać to, co wam się podoba. Tylko mi się wydaje, że to jest gra dla bardzo cierpliwych osób. Patrzcie, jak wam coś nie wyjdzie, można cofnąć wszystkie te bloki, bo tak naprawdę to tutaj nie bardzo to pasowało. A jak zrobić... Czekajcie, co tutaj jest? O, dobra, tutaj można dalej przesuwać sobie te bloki, czy te klocki. Czemu to nie pasuje? Jakiś wyższy jest niż ten? Aha. Dobra, Boże. To trzeba też dobrej zręczności myszką i po prostu ogarnięcia tej całej kamery tutaj gry, bo jak widzicie, to jest po prostu gra na precyzję, że tak powiem. Ale powiem wam, że nawet spoko się będzie budowało, ponieważ jest to szybciej niż w Minecrafcie. W Minecrafcie, jak widzicie, czy tam znacie, trzeba ciągle bloki zdobywać, a tutaj macie już wszystko pod ręką. Zobaczcie, tutaj macie różnego rodzaju bloki. O, patrzcie. Tutaj macie takie coś. I tutaj lista tego, jak widzicie, jest bardzo duża, także... Jeżeli chcecie się pobawić w klocki Lego i pobudować sobie online, chociaż online jest to w ogóle gra, gdzie można grać z ziomkami, czy tylko multi, czy ten single player, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno powinni zrobić jakiś multiplayer, to by było fajnie. Dobra, może stąd powrócę. Tutaj, jak widzimy, mamy opcję do budowania, tylko póki co tak amatorsko stawianie tych bloków jest bardzo, bardzo... Nie wiem, no ciężko. Czekamy. Czekajcie, co my tutaj mamy? Modele? Modele? Co my tu mam za modele? Tutaj mogę się tak wykupić, czy jak? Czekaj. To po to są te kurcze pieniążki. Ja mam 5000 coś? Czekaj. Posiadam te, czy nie posiadam? Dobra, wykupię tutaj na razie szkielet, a zobaczymy co. Odblokowany. Ten też odblokowany, dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Potworki jakieś, konie? Dobra, to już na nic mi nie starczy. Tutaj mamy pojazdy. Samolot, jak i walec. Spoko. Tutaj jakaś chatka. Czekajcie, nacisnę. O, nie gadajcie, że mogę postawić sobie zaraz jakąś willę. O, epicko. Co on tutaj robi? On buduje mi chatę.
Okej. Moja pierwsza chata, dobra. To niech tak zostanie. A czekajcie, jeszcze mogę obracać? Mogę obracać? Nie. Tutaj nie chcę. Dobra, niech to na razie zostanie. Ja jeszcze zobaczę, jakie są inne jeszcze tutaj opcje. Co my tutaj mamy? A, tutaj mogę się teraz zamienić w kogo chcę, to będę tym magikiem. No to tylko kapelusz dodali, no wiecie co. Jakaś ara. Aha, tutaj jest jakiś ubiór. O kurde, jak ja wyglądam. Ręce czarne? Dobra, tutaj jak widzicie możecie się bawić wyglądem własnego ubioru. Dobra, może powrócimy do świata? Zobaczymy co on tutaj nawymadzał. Kurczę, ciężko na razie się gra, tak? Tutaj zobaczymy te nasze góry, które zrobiliśmy. A gdzie jest nasza chata? Chyba nie tamta, co? No ta kamera jest trochę beznadziejna do poruszania się. Gdzie jest nasz dom? Ja chcę widzieć nasz dom, który ziomek zbudował. To na pewno nie to było. To jest jakieś zamczysko. No dobra, przejdziemy się na chwilę do zamku. Tylko głupio się gra trochę z tą kamerą. Prawą myszką trzeba naciskać. Nie, to są ruiny jakiegoś zamku. A gdzie my postawiliśmy ten nasz domek? Tam coś jest. Ale nie, tu już wybudowane... Nie, to to jest, tak, to jest to. To jest nasze miasteczko, czy znaczy nasz domek. O, tam ktoś będzie znowu... O, kosiarka, ale epicko. Czekajcie, tam był koleś atakowany przez szkielety. Ale dobra, ich jest znowu tylu, że nie chce mi się z nimi... teraz walczyć. No dobra, jak tutaj widzieliście, bądź mogliście widzieć na wstęp, to widzieliście, tralala. Jak chcecie w to grać, sami zadecydujcie. Ja kupiłem tą grę za 15 euro, co odpowiada jakoś 60 zł. Nie wiem, czy warto. Zależy kto jak lubi klocki Lego. Ja niezbyt bardzo i po drugie testerowanie mnie jeszcze trochę denerwuje. Ta gra jeszcze jest w wersji powiedzmy w alfie. Ona nie jest jeszcze w zupełności dokończona. No ale cóż, zobaczymy co będzie dalej. Może nie wiem czy jest ogólnie multiplayer. Single player jak widzicie jest. Możecie tworzyć tutaj własny świat z kup Lego, co nie jest w ogóle łatwe. Macie tutaj powiedzmy jakby creative, możecie tutaj budować sobie dowoli, ale czy będzie wam się chciało spędzić czas na klikaniu klocek po klocku, żeby mieć jakiś fajny świat, to nie wiem. Ja na przykład w tym momencie nie chcę, bo nie wiem, ta kamera mnie trochę denerwuje, tak szczerze mówiąc. No dobra, nie chcę dłużej przeciągać tego wideo, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia, nie? Ludziska, do zobaczenia, hej. Jeszcze sobie skoczę ze spadochronu. Na koniec. Juhu. Dobra. Elo. Elo.